Przedstawiam naszych panelistów. Posłanka Hanna Gill-Piątek, szefowa klubu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Koła parlamentarnego na razie. Koła parlamentarnego. Ale idziemy w tym kierunku. Ja bardzo progresywnie do tematu podchodzę, dokładnie. Posłanka Paulina Hennig-Kloska. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Pierwszy oficer na pokładzie, czyli przewodniczący Partii Polska 2050, Szymona Hołowni, Michał Kobosko. Poseł Mirosław Suchoń. I członek zarządu Instytutu Strategii 2050, Jan Szyszko. Dzień dobry. Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy dyskusję i zadam pytanie naszym panelistom, chcę zadać pytanie Państwu. Szanowni Państwo, proszę mi powiedzieć, jaki kolor jest kolorem Polski 2050? To trudne pytanie. Trudne pytanie, jaki? Żółty? To zobaczymy, czy żółte. Zadam wam to samo pytanie pod koniec dyskusji. Na razie jesteśmy przy żółtym. Pierwsze pytanie do pierwszego oficera. Michale, bardzo cię proszę, konwencja naszej rozmowy nawiązuje do konwencji, którą Boguś Hrabota zaproponował z Szymonem Hołownią, czyli tam była rozmowa na ty. My się też wszyscy znamy, jesteśmy we własnym gronie i w ten sposób rozmawiamy. Bardzo cię proszę, Michale, jakbyś zechciał rozwinąć tytuł naszego panelu, czyli Polska demokratyczna, solidarna, zielona i bezpieczna. I potraktował to rozwinięcie programowe, bo my jesteśmy zespołem rzeczywiście bardzo merytorycznym i partią tworzoną przez profesjonalistów. Rozwinął od strony pozycji naszego kraju w kontekście naszej pozycji międzynarodowej. Zajmujesz się tą tematyką od wielu lat, więc bardzo bym cię prosiła o kilka zdań oceny tej pozycji w dniu dzisiejszym i perspektywy, jaką chcemy zaproponować Polakom. Bardzo dziękuję, Moniko. Witam Państwa serdecznie. No, nasi przedmówcy, Szymon i Boguś Hrabota, bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę, więc my musimy i w tempie, rozumiem, jeśli chodzi o poczucie humoru, próbować dorównać. A jak to dorównać poczuciem humoru, gdy mówimy o sprawach tak przykrych tak naprawdę dla nas wszystkich, jakie dotyczą dzisiejszej realnej pozycji Polski w Europie i pozycji w świecie. No szczerze mówiąc, ja co jakiś czas, co 2-3 dni muszę się szczypać, żeby się zastanowić, czy to się dzieje naprawdę. Czy rzeczywiście potrafiliśmy my, tak? No bo my, jak tu siedzimy na sali i wszyscy na zewnątrz, my jesteśmy oceniani jako kraj. A każdy, kto na nas patrzy w Europie czy na świecie, mówi Polska to, Polska tamto, Warszawa to, Warszawa tamto. My wszyscy w ten sposób no, jesteśmy niejako odpowiedzialni za to, co narozrabiał polski rząd. Dlatego, że no, szukajmy, może państwo mi pomożecie, kto jest teraz sojusznikiem Polski na arenie międzynarodowej? Przepraszam, nie usłyszałem. Morze Bałtyckie jest naszym sojusznikiem? No może, ale my nie do końca jesteśmy sojusznikiem Morza Bałtyckiego, zdaje się, że... Węgry. No właśnie, Węgry. Pan premier Orban, który być może za parę miesięcy przestanie być premierem, bo po raz pierwszy, co też jest ciekawe i coś może nam mówić, chociaż Polska-Węgry to może dwa bratanki, ale nie do końca dwa takie same systemy polityczne i doświadczenia. Tam opozycja połączyła siły i być może na szczęście za parę miesięcy te rządy się zakończą. Ale tak, lista zaczyna się na Węgrzech i kończy się na Węgrzech. To jest dzisiejsza lista sojuszników Polski. To jest przykre, to jest wstydliwe, to jest trochę niewiarygodne, bo przecież jeszcze parę lat temu było inaczej. My jesteśmy nadal na dorobku jako kraj członkowski Unii Europejskiej, oczywiście, bo to jest kilkanaście lat, jesteśmy na dorobku, ale zarazem nie jesteśmy już juniorami, nie jesteśmy już beginnersami w Unii Europejskiej. To jest ten czas, to jest ten moment, kiedy kraj dojrzewający, kraj członkowski w Unii Europejskiej powinien w niej odgrywać coraz bardziej aktywną rolę. Polska, będąca największym krajem, jakby nie patrzeć, w tej części kontynentu i największym państwem członkowskim Unii z tej części kontynentu, z tej części Europy, powinna odgrywać rolę jednego z krajów kluczowych, takich krajów jak Francja, Niemcy czy Włochy.
mówmy powiedzmy o tej wielkiej czwórce w Unii Europejskiej, to ta czwórka powinna dzisiaj, a na pewno trójka, czyli to, co było kiedyś trójkątem weimarskim, a dzisiaj nie istnieje, czyli Berlin, Paryż i Warszawa, to powinny być te kraje, które tworzą przyszłość, kształtują przyszłość Unii Europejskiej. Wiemy, że tego nie ma i jeszcze długo, długo nie będzie. Ze wszystkimi jesteśmy skonfliktowani, nawet z Czechami, no nieodległa sprawa, jakże bolesna, trudna. Gdybyśmy potraktowali, gdyby polski rząd potraktował Czechów poważnie, to do tego by nie doszło, do takiej eskalacji, do tego, że dziś to na forum unijnym de facto decyduje się, niezależnie od negocjacji, które podobno są między stroną polską a stroną czeską, no doszło do takiej eskalacji, która jest tak naprawdę skandaliczna i która znowu naraża nas na kolejne kary finansowe. Stany Zjednoczone, polski rząd nie tyle był aliantem Stanów Zjednoczonych, polski rząd był aliantem Donalda Trumpa, prezydenta Donalda Trumpa. Polski rząd w ogóle nie dbał o relacje z drugą stroną sceny politycznej w Stanach Zjednoczonych. Przez cały okres rządów Donalda Trumpa było wyłącznie, że my coś Stanom Zjednoczonym, no nie tyle sprzedajemy, że my coś kupujemy od Stanów Zjednoczonych, czasami zresztą jak w przypadku zakupów zbrojeniowych, bez żadnej pracy, oferty pracy dla polskich zakładów, dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, czyli bez tak zwanego offsetu. My kupowaliśmy, byliśmy dobrym klientem i w tym sensie prezydent Trump był zadowolony z relacji z Polską i był zadowolony także z pracy pani ambasador Mosbacher, która zdaje się, że wczoraj już w innej roli gościła, także tutaj w Karpaczu. Ta sytuacja dzisiejsza jest kuriozalna. No, od wczoraj, jak jesteśmy na forum ekonomicznym, to rozmawiamy o pieniądzach. Od wczoraj rozmawiamy o pieniądzach, które mamy zapłacić za karę. Co najmniej kilka milionów złotych codziennie z państwa kieszeni, z mojej kieszeni, ma być płacone jako kary za to, co, jeszcze raz powtórzę to słowo, ten rząd narozrabiał, bo nie można tego inaczej określić po prostu. Hasło poprawy działania naszego wymiaru sprawiedliwości jest też naszym hasłem. Polski wymiar sprawiedliwości wymaga poprawy. Nigdy nie było tak po 1989 roku, żeby sądy działały dobrze. Wszyscy na nie narzekaliśmy. Wielu podsądnych, jak idzie do sądu, to ma po prostu taką drgawkę, taką nerwówkę. Co to się tam realnie wydarzy? Czujemy się no jednak słabi w starciu z tym wymiarem sprawiedliwości. A dzisiaj ta tak zwana reforma, która się wydarzyła, czy wydarza, czy dopiero ma się wydarzyć, bo jeszcze nam nią grożą, no to na pewno nie jest krok w stronę poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Wiemy, że dzisiaj rozprawy, procesy trwają dłużej niż trwały przed czasami rządów Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Gdzie nie spojrzeć, mamy problemy w relacjach międzynarodowych. A jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie może państwo takie hasło inicjatywa Trójmorza? Ileż to było konferencji prasowych, paneli dyskusyjnych, całe fora powstawały na temat Trójmorza. Temat umarł. Patrzyłem na agendę forum w Karpaczu, jest chyba jedyny panel na ten temat. Właściwie nie ma tematu, no bo nie ma Trójmorza, ono nie istnieje. Ono było pewnym pomysłem marketingowym na współpracę 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. I sam pomysł, to ostatnie zdanie w tej części z mojej strony, sam pomysł nie jest głupi. Żeby te 12 krajów od Estonii na północy po Chorwację czy basen Adriatyku, żeby je połączyć, spiąć na linii północ-południe, bo jesteśmy niespięci w odróżnieniu od Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o transport. Nie można wsiąść do pociągu w Talinie i pojechać do Dubrownika szybką koleją. No wiemy, nie, to jest po prostu niemożliwe. Nie jesteśmy spięci także, jeżeli chodzi o energię, o gaz i ropę. I nie jesteśmy spięci światłowodowo i to są pomysły, które warto rozwijać, ale nie w taki sposób, w jaki to się odbyło ideologicznie pod hasłem inicjatywy Trójmorza. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Od pierwszego oficera do pierwszej posłanki ruchu Szymona Hołowni. Kobiety, która miała odwagę, bo była pierwszą posłanką, która postanowiła zasilić nasz ruch, miała odwagę powiedzieć tak, przechodzę. Przechodzę być może na niepewne, ale przechodzę tam, gdzie będę miała możliwości działania i realizowania swojego programu. I chciałam ci powiedzieć, że dzisiaj minął rok. Tak, dokładnie. Brawa, proszę państwa. Dziękuję bardzo. Życzymy kolejnych owocnych i pracowitych. Było warto. Tak, jestem przekonana. Znaczy, mam nadzieję, że Szymon też jest tego zdania. Tak. Bardzo się cieszymy. To był dobry rok.
oprócz tego, że jesteś posłanką w naszej organizacji, jesteś również ekspertką do spraw rozwoju miast, między innymi. I chciałam o tych miastach i o planowaniu przestrzennym, o którym od tylu lat się tak mówi intensywnie i zresztą przygotowana jest, czy przygotowywana jest kolejna reforma, bo już powoli zaczynamy się gubić w tych pomysłach, które się pojawiają po stronie rządowej, żebyś zechciała kilka zdań na temat planowania przestrzennego i zabudowy, którą dzisiaj możemy nie tylko w miastach, ale również i na wsiach podziwiać, w dużym cudzysłowie to mówię, ale też o naszym pomyśle w tym zakresie i o najistotniejszych w twojej ocenie wyzwaniach związanych z planowaniem przestrzennym, z uwzględnieniem również przestrzeni publicznej, którą powinno się w konkretny sposób zagospodarowywać, a przede wszystkim znajdować dla niej miejsce, uwzględniać w planach miejscowych. Tak, ja zajmuję się rozwojem lokalnym i pracowałam w Związku Miast Polskich, pomagałam miastom różnej wielkości, małym i średnim również, rozwijać się w programach Ministerstwa Rozwoju, prowadzić rewitalizację, planować różne procesy. I kiedy dochodziło do ich wykonania, to okazywało się bardzo często, że bariery rozwojowe tkwią właśnie w czymś tak, wydawałoby się, abstrakcyjnym, jak wady systemu planowania przestrzennego w Polsce. A to nie jest abstrakcyjne. To, czy nam ktoś wybuduje, nie wiem, 4 czy 20 metrów wręcz od okien następny blok, dogęszczając w cudzysłowie nasze osiedle, to czy z tego powodu, że gdzieś zabudowa jest zbyt intensywna, nie zabraknie nam rano wody w kranie, to czy będziemy stali w korkach, bo deweloper postanowił budować w poru buraków i teraz nie ma szkoły, trzeba wozić dzieci. To są takie bardzo realne problemy codzienne, takie po prostu problemy codzienności, których nie postrzegamy w ogóle jako politycznych, tylko postrzegamy je jako merytoryczne. Mirek Suchoń też pracuje w Komisji Infrastruktury, pewnie też może na ten temat wiele rzeczy powiedzieć, ale nie ma chyba dziedziny, która jest tak często zapowiadana do reformy, jak właśnie planowanie przestrzenne. I to nie są jakieś wymysły, nie wiem, lewackich aktywistów, ruchów miejskich, tylko to jest po prostu również, to są po prostu analizy autorytetów naukowych. Między innymi jest raport Foru, który mówi wyraźnie, że ten system planowania przestrzennego, który mamy teraz, w którym nie ma pewności dla inwestorów, i to był raport jeszcze przed następnym jakby rozwojem tej sytuacji, czyli wprowadzeniem lex developer tak zwanego, to, że są WZ-ki, to jest jeden z najbardziej korupcjogennych i trudnych systemów, i on jest natychmiast do zreformowania. No tylko to napisano w 2013 roku. W 2015 był projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego, w którym zastosowano bardzo dobre narzędzia i dobre rozwiązania, które zrobiłyby dobrze i inwestorom, i deweloperom, i samorządom, i mieszkańcom, wszystkim, tak? Po czym były wybory i to zostało pogrzebane. I od tej pory, szanowni państwo, już zapowiadane bodajże 3 razy tą reformę, wprowadzając takie rozwiązania ad hoc, demulujące de facto system prawny, właśnie jak lex developer, bo okazało się, że ktoś się tam zdenerwował, że nie można tego Mieszkania Plus wybudować i trzeba było coś takiego zrobić, co jeszcze skomplikowało dodatkowo całe pole gry. I właściwie od tego czasu minister odpowiedzialny za mieszkalnictwo zmienił się 4 razy. 4 razy, naprawdę. Ostatnio znowu z powodów politycznych ta osoba uległa wymianie i oczywiście przyszła z nową koncepcją, kompletnie inną. Kiedy zapytałam w swojej interpelacji, no bo może jak minister się zmienia, to jeszcze pracownicy zostają, ale kiedy pana ministra Nowickiego, to był chyba ten drugi, pytałam o to, ile osób pracuje tych, które w 2014 planowały reformę, to okazało się, że w ogóle nie ma nikogo, tak, w ministerstwie, aż nie tylko na stopniu, nie wiem, specjalisty, ale też zwykłego pracownika. Więc nie ma tutaj jakby ja nie widzę administracyjnie jakby żadnej szansy na to, żeby w takich warunkach
miasta mogły się spokojnie i dobrze rozwijać. A powoduje to szereg skutków po prostu. Na przykład w Zamieniu, tam gdzie mieszkańcy protestują, to jest na granicach, na obrzeżach Warszawy właściwie, w gminie Lesznowola, która się bardzo intensywnie rozwija inwestycyjnie w sposób właśnie taki nietransparentny i niejasny, gdzie mieszkańcy będą mieli po prostu wyrżnięty ostatni zakątek zieleni, historyczny park, ponieważ buduje się osiedle o nazwie Zielone Zamienie, w którym zielone są czasami elementy fasady, ale tylko czasami. Bo tak po prostu może dlatego, że powstaje na zielonym. Szare klocki i szara betonoza. Więc my rzeczywiście mamy ogromny problem z tym. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o reformę planowania, to pierwszym krokiem powinno być pewne ustabilizowanie merytoryczne, tak? To znaczy, to musi być, wszyscy już wiedzą, są opracowania, są raporty, wystarczy sięgnąć do tej wiedzy i w sposób merytoryczny po prostu te przepisy wprowadzić. Bardzo dziękuję. Ja tylko uzupełnię a propos Zamienia, bo byłyśmy obie na spotkaniu z mieszkańcami, niezwykle poruszającym, naprawdę niezwykle poruszającym spotkaniu. Ta wioska ma 1200 mieszkańców. W kilka dni zebrano 800 podpisów protestujących mieszkańców, które łagodną, lekką ręką zostały wyrzucone do kosza i to osiedle rzeczywiście jest będzie zielonym zamieniem, bo powstaje na pięknym, zabytkowym zielonym parku. To ja jeszcze tylko ostatnie zdanie na koniec, że to właśnie jest mniej więcej ten link, który staramy się budować między ruchem obywatelskim, między stowarzyszeniem, między ludźmi, którzy działają w Polsce w takich miejscach i właśnie prowadzą takie protesty, zbierają podpisy pod petycjami, a tym, co robimy politycznie. Czyli to wszystko, co ja przenoszę na przykład w interpelacjach, w jakichś interwencjach na poziom parlamentarny, ma związek z realnym życiem i z tym, co ludzi boli, czego potrzebują. I oczywiście to gdzieś bardzo często znika w cieniu, bo to nie jest wielka medialna polityka, ale daje to bardzo często dobre skutki, bo jakaś sprawa się rozwiąże, bo gdzieś popchniemy coś do przodu. Natomiast jeżeli nie będzie rozwiązań systemowych akurat w zakresie planowania przestrzennego, to my nigdy nie zrealizujemy dobrego programu mieszkaniowego w tym kraju, który mógłby za pomocą wszystkich sił, nie wiem, spółdzielczych, TBS-owskich, prywatnych, przede wszystkim prywatnych, ale też samorządowych, sprawić, że nie będziemy się wlekli w ogonie Europy, jeżeli chodzi o ten przeklęty polskim problem, jakim jest mieszkalnictwo. Bardzo dziękuję. Mirku, kolejne pytanie do ciebie. Jesteśmy na forum ekonomicznym. Tutaj właściwie na każdym panelu rozmawia się o trzech albo dwóch rzeczach. Gospodarka, polityka i państwo. I ja bym chciała, żebyś ty o tych trzech naraz w jednej wypowiedzi. A mianowicie relacja państwo-gospodarka, rola państwa w gospodarce. No myślę, że to jest taki bardzo obszerny temat. Jak sama zauważyłaś, większość paneli odbywa się właśnie w tym temacie. Trudno pewnie to wszystko zmieścić w krótkiej wypowiedzi, ale wydaje mi się, że my powinniśmy na to popatrzeć trochę z lotu ptaka i spróbować sobie odpowiedzieć po pierwsze na to, jaki stan dzisiaj mamy. Co się stało w ostatnich latach? A myślę, że większość z nas widzi to w taki sposób, że państwo stało się niezwykle aktywnym w gospodarce. Stało się państwem, które próbuje przejmować przestrzeń w gospodarce i coraz silniej wchodzić w tę gospodarkę, niejako wypychając podmioty prywatne, stając się bardzo dużym, bardzo podmiotowym graczem. I oczywiście pytanie jest takie, czy to jest rola państwa, że prowadzi taką ekspansywną grę gospodarczą. No, wydaje się, że to jednak nie jest ten kierunek. To jest zbyt daleko posunięty program. Natomiast oczywiście państwo nie powinno być również wyłącznie stróżem nocnym i co do tego myślę, tutaj jesteśmy zgodni. Wydaje się, że powinniśmy na państwo patrzeć jako po pierwsze
sprawnego organizatora usług publicznych. Te usługi publiczne to między innymi, myślę, podstawowa kwestia sądownictwa i pewności rozstrzygnięć, usług publicznych takich jak między innymi stanowienie prawa, które też jest pewną funkcją publiczną i powinno budować taki poziom zaufania, który umożliwia wejście w gospodarkę, powinno być również, i to jest oczywiście powiązane, regulatorem. Pilnować, aby rynek miał w swoim zakresie równe szanse do działania równych podmiotów. I myślę, że to jest taki obraz, do którego powinniśmy dążyć, który powinien być charakterystyczny dla państwa, takiego, które z jednej strony rozumie, że nie może wycofywać się całkowicie z przestrzeni publicznej, ale z drugiej strony też rozumie, że naturalnym obszarem działalności i aktywności obywateli jest gospodarka. Wydaje się, że to też jest, i ja mam taką osobistą opinię, że to jest bardzo istotny element, w którym widać szacunek państwa, szacunek władz publicznych, władz politycznych do obywateli. No bo jeżeli uważamy, że państwo powinno działać w interesie obywateli, powinno działać w taki sposób, żeby obywatelom tworzyć tę płaszczyznę do realizowania różnych swoich aktywności, to wyrazem tego szacunku i akceptacji tego stanu rzeczy jest również to, że nie wchodzi w te naturalne obszary, w których obywatele mogą działać, a gospodarka jest właśnie takim obszarem. Jest takim obszarem, gdzie ta aktywność jest niejako naturalna. Więc wydaje mi się, że to jest taki jakby podstawowy element, oprócz oczywiście innych usług publicznych, o których myślę jeszcze będzie czas powiedzieć. I myślę sobie, że w ramach tych aktywności powinny być również takie bardzo konkretne rozwiązania. Na przykład wczoraj podczas pierwszego dnia przewodniczący Kobosko mówił o takiej sytuacji, w której, i dzisiaj zresztą Szymon Hołownia w trakcie swojego panelu, w której przedsiębiorcy i obywatele nie są zaskakiwani zmianami prawnymi. I to jest jeden z naszych najważniejszych elementów, jeżeli chodzi o takie pragmatyczne i partnerskie podejście do gospodarki. Czyli przyjmowanie takich rozwiązań, które najpierw są przedyskutowane, są przedmiotem bardzo szerokiej analizy. Z jednej strony oczywiście rządu, z drugiej strony przedstawicieli świata gospodarki, przedstawicieli przedsiębiorców i dopiero później idą do parlamentu, gdzie odbywa się znowu dyskusja nad tym, czy to są przepisy, które służą gospodarce, czy wręcz przeciwnie, czy będą przeszkadzać w rozwoju gospodarczym. I dopiero wtedy, po takim procesie legislacyjnym, który dzisiaj sprowadzony jest wyłącznie do jakiegoś karykaturalnego, nieprawdopodobnego formatu, ale po prawdziwym procesie legislacyjnym, który umożliwia przedstawienie stron, przedstawienie opinii różnych stron, stanowisk różnych stron. Czasem można uwzględnić te stanowiska, innym razem nie. Ale dopiero po takiej rzeczowej, konkretnej, dogłębnej dyskusji przyjęte przepisy są przyjmowane, przepisy są przyjmowane i z odpowiednim vacatio legis półrocznym, może czasem nawet i dłuższym, są wdrażane do porządku prawnego. I to jest taki pierwszy krok, który musimy wykonać, czyli wszystko musi zacząć się od głowy, od parlamentu. Jeżeli tam nie zaczniemy szanować gospodarki, nie zaczniemy szanować ludzi, no to każda inna akcja będzie jednak obarczona tą wadą taką podstawową. Pozostańmy dalej w klimacie mocno ekonomicznym i pytanie do Pauliny. Jesteś współautorką dokumentu Spółki do remontu, skądinąd bardzo fajny tytuł, który dzisiaj był prezentowany na komisji, na konferencji prasowej z udziałem Szymona Hołowni. I chciałam cię zapytać o te standardy. Tak, proszę państwa, jest coś takiego jak standardy zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. Konkretne propozycje, które wynikają z dokumentu, który opracowaliśmy i jakbyś zaczęła od tego, od rozszyfrowania, Szymon to już robił, ale widziałam, że audytorium nam się zmieniło, o rozszyfrowanie tego tajemniczego skrótu kropka. Co to jest kropka? To,
To po kolei, bo wiele pytań padło. Ja może nawiążę do występu Szymona i tego, co powiedział, będąc tutaj przed chwilą, że politycy ostatnio za bardzo skupili się na sobie, zwłaszcza ta polaryzacja powoduje to, że bardziej komentujemy to, co kto powiedział, jaki ma kolor skarpetek albo gdzie był ostatnio na wakacjach i z kim. A coraz mniej w polityce zaczęliśmy zajmować się sprawami naprawdę istotnymi z punktu widzenia państwa, obywateli. I to, co mnie przyciągnęło na żółtą stronę mocy, to właśnie to, żeby w końcu zacząć się zajmować tymi najistotniejszymi sprawami, bo my mamy globalnie państwo do remontu, ja bym tak powiedziała. I to już nie jest zabawne, bo historia o tym, jak trzeba w Polsce i jak bardzo potrzebne jest sprawne państwo, trwa już kilkanaście przynajmniej lat. I ja już naprawdę bym chciała, żebyśmy ten rozdział historii zamknęli, bo gdyby sprawne państwo w Polsce działało, to nie dyskutowalibyśmy o potrzebie jego zbudowania. I elementem takiego państwa są spółki Skarbu Państwa. Ostatnio pytałaś, czy są jakieś standardy. No te standardy pogubiliśmy w ostatnich latach już doszczętnie. One były gubione przez 30 lat wolnej Polski. Nie wiem, czy one kiedykolwiek się porządnie zbudowały. Ja wywodzę się z gospodarki, gdzie pracowałam w korporacjach działających normalnie w oparciu o prywatny kapitał na wolnym rynku. I mam to porównanie, obserwując dzisiaj spółki, pracując w Komisji Energii i Skarbu Państwa, obserwując to, co tam się dzieje z bliska i mając porównanie do tego, co się dzieje w wolnej gospodarce, to naprawdę jakby dużo mamy w tym zakresie do zrobienia. I ten dokument nasz jest takim wyzwaniem, jak my byśmy widzieli te standardy. No, sam rejestr osób eksponowanych politycznie, tak zwana kropka, wywodzi się właśnie z mojej rodziny wcześniejszej zawodowej, bo to jest rejestr, który dzisiaj jest już w Polsce stosowany, wykorzystywany do przeciwdziałania praniu pieniędzy, więc dlaczego nie mielibyśmy go stosować w spółkach Skarbu Państwa, gdzie szerzy nam się nepotyzm, kolesiostwo i tam też są czystki do zrobienia, tylko oczywiście z innym nieco przeznaczeniem. I stąd zaciąg kropki jako takiego elementu otwierającego nasze zmiany, no bo zmiany trzeba zacząć od siebie zazwyczaj, więc zaczynamy od spółek Skarbu Państwa i zaczynamy od polityków, którzy w tych spółkach coraz więcej chcą i coraz więcej oczekują i coraz więcej biorą dla siebie. Mówiliśmy dzisiaj na konferencji o tym, czemu przypominaliśmy w zasadzie, czemu te spółki powinny służyć, bo te cele się gdzieś pogubiły. Ja państwu powiem, bo ja wywodzę się ze wschodniej Wielkopolski, gdzie działa prywatna kopalnia węgla brunatnego, której inwestor mówi w sposób jawny: słuchajcie, kontrakty węglowe się nie spinają, nie będę dalej wydobywał węgla i produkował energii węgla, bo to jest dla mnie za duże ryzyko, że osiągnę strat. A mamy Turów, gdzie jest właściciel i mówi: państwo w razie czego dopłaci do kontraktów węglowych, nieważne, że nas trują, nieważne, że się nie spinają ekonomicznie, no przecież będziemy dalej produkować energię z węgla, bo innego pomysłu na region nie mamy. Nie wiemy, co zrobić z transformacją energetyczną, ale państwo będzie z tego dopłacać. To jest od góry myślenie, które trzeba zmienić. No i my oczywiście pokazujemy dalej, jak trzeba rozdzielić funkcję regulatora od nadzorcy, bo wtedy zaburza się całkowicie konkurowanie w gospodarce. Pokazujemy, jak trzeba przywrócić właśnie standardy, oczyszczać te spółki, jak stawiać im cele, konkretne cele, bo tak jak mówiliśmy, spółki powinny realizować najważniejsze cele społeczne, bo jeżeli jest gdzieś uzasadnienie obecności państwa w gospodarce, właśnie po to, żeby spełniać ten najważniejszy cel dostarczania usług publicznych dla obywateli, ewentualnie no, bycia w tych obszarach gospodarki, gdzie nasze bezpieczeństwo, suwerenność może być zagrożona w jakiś sposób i tam ta obecność państwa jest w pewien sposób uzasadniona, by ten nasz interes państwa chronić. No i właśnie my też proponujemy, żeby rozdzielić te spółki według celów, a potem, uwaga, rozliczać te spółki z realizacji tych celów, żeby nie było tak, że spółka paliwowa kupuje sobie niedochodowy, zresztą skądinąd segment
segment rynku medialnego tylko i wyłącznie po to, by mieć wpływ na tym, co w danej gazecie lokalnej czy regionalnej jest napisane, a nie ma to nic wspólnego z jej celem i przedmiotową działalnością gospodarczą, którą prowadzi. No i tu naprawdę do zrobienia jest bardzo wiele. Ja mogłabym o tym długo rozmawiać, ale tematów jest wiele. My w bardzo podobny sposób podchodzimy w ogóle do państwa jako takiego. Mamy już naprawdę wiele programowych, mocno dopracowanych, wielostronicowych dokumentów, w których pokazujemy diagnozę solidną, definiujemy problemy, a potem przechodzimy do konkretnych rozwiązań. Ja naprawdę mam nadzieję i zrobię wszystko, żebyśmy mogli te dokumenty wprowadzić w praktyce i te zmiany potrzebne w tych wszystkich kluczowych obszarach, zaraz Janek będzie mówił o energetyce, niezwykle ważnym dla nas obszarze transformacji energetycznej, zapóźnionej, zaniedbanej, zaniechanej tylko i wyłącznie przez to, że politycy boją się mówić ludziom prawdy, jaka jest przyszłość od lat. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście, Janku, chciałabym, żebyś zakończył tą pierwszą turę wypowiedzi naszych panelistów, ale nie mów o energetyce. Nie mów na razie, bardzo cię proszę, nie mów na razie o energetyce, bo mam taki pomysł, żebyś zechciał spiąć klamrą to, co do tej pory zostało powiedziane, bardzo merytorycznie powiedziane, bo mamy Instytut Strategia 2050, mamy ekspertów w panelu, tytuł panelu i ten tytuł jest bardzo prawdziwy. Wiemy jak dlatego, że nie tylko w gronie naszych posłanek i posłów mamy ekspertów w swoich dziedzinach. To nie są osoby, które całe swoje życie zawodowe pełniły funkcję posłanki bądź posła, tylko miały konkretne osiągnięcia w swoim życiu zawodowym, przedparlamentarnym, że tak to ujmę, ale mamy też cały zespół ekspertów, który na co dzień merytorycznie pracuje, przygotowując pomysły na Polskę. I chciałabym, żebyś o tym powiedział. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni współpaneliści i współpanelistki opowiadali o tym, co ja powiem, rzeczywiście o tym, jak to się dzieje, że przygotowujemy te rozwiązania. Nasz instytut powstał, nawiązując trochę do wypowiedzi Szymona, właśnie z silnego przekonania o tym, że polska polityka za bardzo stała się o kimś, nie o czymś, jest za bardzo o personaliach i zdecydowanie za mało o sprawach. Naszym rozwiązaniem ponad rok temu, kiedy powoływaliśmy Instytut Strategii 2050, było to, by zaprosić niezależnych ekspertów, by korzystając ze swojej wiedzy sektorowej, proponowali rozwiązania systemowe, zgodne z naszym hasłem dla Polski na pokolenie, nie na kadencję. Jakie są efekty tej pracy w praktyce? Po pierwsze, na poziomie centralnym powstały cztery dokumenty, które nazwaliśmy właśnie Wiemy jak plan dla Polski, dotyczące czterech szczególnie ważnych dla nas dziedzin życia i szczególnych dziedzin, naszym zdaniem, dla przyszłości Polski. Po pierwsze, to był dokument na temat rozdziału państwa i kościoła zdecydowanego, ale z poszanowaniem wrażliwości zarówno wierzących, jak i niewierzących. Po drugie, to była Polska na zielonym szlaku, czyli dokument klimatyczny, który przedstawia ścieżkę realną dojścia do neutralności klimatycznej w Polsce najpóźniej w 2050 roku, sprawiedliwej i też dbającej o to, zarówno o bogatszych i o biedniejszych, o tych mieszkających i w dużych miastach, i w mniejszych miejscowościach. Ostatnim czasem też opublikowaliśmy dokument Plan dla zdrowia, który opowiada o tym, jak naszym zdaniem należy zreformować system ochrony zdrowia, a także dokument dotyczący przyszłości, czy dwóch pomysłów na reformę Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy zaczynaliśmy pracę w Instytucie, jak już wspominałem, ponad rok temu, były nas trzy osoby razem z ambasador Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz i ze Stanisławem Zakroczymskim. W tym momencie zrzeszamy grupę 150 ekspertów i ekspertek z całej Polski, bo wiemy też, że samo działanie centralne nie rozwiąże wszystkich problemów, bo w Warszawie
czy z Warszawy wbrew pozorom nie widać problemów regionów, nie widać problemów w skali lokalnej i regionalnej. Dlatego według mojej wiedzy w tym momencie jesteśmy jedynym instytutem, jedynym think tankiem w Polsce posiadającym swoje oddziały we wszystkich województwach w kraju, w którym działają nasi koordynatorzy i koordynatorki regionalni, którzy przygotowują programy czy pomysły rozwiązań w skali lokalnej i regionalnej właśnie. Przykładem jednego z takich rozwiązań czy z takich dokumentów jest ostatnio opublikowany dokument dotyczący mieszkalnictwa komunalnego w województwie warmińsko-mazurskim, czy bazujący na rozwiązaniach ogólnokrajowych właśnie z Zielonego Szlaku, dokument dotyczący zwalczania wykluczenia komunikacyjnego i rozwoju kolei Ten Zielony Szlak zostawimy sobie na za chwilkę. Już więcej nie dodaję w takim razie. Za chwilkę, tak jest, nie dodawaj. Dwa zdania mam do Michała Kubowska, bo tą drugą rundę zrobimy taką znacznie krótszą, żebyśmy nie przedłużali nadmiernie. Polska demokratyczna, zielona, solidarna i bezpieczna. I chciałabym, abyś rozwinął skrót solidarna i bezpieczna dzisiaj i jutro. Polski rząd, obierając taką, a nie inną strategię w kontekście postępowania z uchodźcami afgańskimi, chce nas przekonać o szczelności polskich granic, czyli rozumiem, powinniśmy się czuć bezpiecznie. Nikogo nie przepuścimy, ani jednego uchodźcy. Czy ty czujesz się bezpiecznie w naszym kraju dzisiaj? No wiesz, no generalnie myślę, że wszyscy czujemy się chyba dość bezpiecznie, tak mi się wydaje, albo przynajmniej większość z nas. Na pewno nigdy nie jest tak, że wszyscy czujemy się bezpiecznie. Niektóre z osób, które nie do końca czują się bezpiecznie, czują się tak w związku czy w efekcie z działaniami władz, czy to władz centralnych, czy to władz lokalnych. Kiedy sejmik danego województwa podejmuje, jak w Małopolsce, uchwałę tak zwaną anty-LGBT, to oczywiście, że wszystkie osoby, które reprezentują taką mniejszość, no jest to mniejszość, ale taka, która naszym zdaniem powinna mieć absolutnie pełne prawa i powinna być wręcz chroniona, podobnie jak inne mniejszości. To jest element tego naszego myślenia o solidarnym państwie. No ta mniejszość wtedy czuje się niebezpiecznie. Powiedziałeś o granicach. Dla nas granice to rzecz święta, granice państwa i tu nie ma żartów. Tak? To znaczy państwo, elementem istnienia państwa, zbiorowości, która jakoś organizuje nasze życie jako ludzi, mieszkańców, obywateli, są granice państwa. Jeżeli nie ma tych granic, czy one się totalnie rozmywają. Czym innym jest to, że my, jak się umówiliśmy w ramach tak zwanej strefy Schengen, możemy się poruszać swobodnie na pewnym obszarze, ale granice są granicami. Ich trzeba strzec. Natomiast to, jak się strzeże granic, no i to, że jak się dobrze strzeże granic, to nie wyklucza, wręcz nie jest żadnym przeciwieństwem tego, żebyśmy zachowywali się w sposób ludzki, humanitarny, normalny wobec ludzi, którzy nie do końca z własnej winy musieli uciekać z miejsc, w których żyją. I po prostu rozumiem, że nawiązujesz do sytuacji, która prawdopodobnie dalej dzieje się w Usnarzu. Nie wiemy tego, bo rząd polski odciął nas od tych informacji. Dzisiaj świat o tym, co dzieje się w Usnarzu, może się dowiadywać od strony białoruskiej. To jest jakiś kuriozum w skali świata, żeby od dyktatora Białorusi dowiadywać się o tym, co się dzieje na granicy, a my, Polacy, nie mamy prawa do takiej informacji. To jest jakieś wariactwo. Ja może na tym skończę, bo wiem, że czasu mamy naprawdę mało. Bardzo dziękuję. Mirku, dosłownie w telegraficznym skrócie, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o transporcie. Transporcie w kontekście i transportu międzynarodowego i w kontekście transportu wewnętrznego, likwidacji tak zwanych białych plam. Dosłownie w telegraficznym skrócie koncepcja Polski 2050 w tym zakresie. Tego się nie da powiedzieć w telegraficznym skrócie, ale to może tak. Jeżeli chodzi o transport publiczny, to jest oczywiście jedna z usług publicznych. Polska 2050 stoi na stanowisku, że sprawne państwo to są sprawne i wysokiej jakości usługi publiczne. I jedną z nich jest właśnie transport. To dzisiaj nie działa. Mamy absolutnie rozproszony
system odpowiedzialności, mamy rozproszone finansowanie. Myślę, że grubo ponad 2 miliardy złotych rocznie państwo wydaje na dotowanie transportu. I to już jest kwota, z którą naprawdę można zrobić coś dobrego, jeżeli tylko ma się pomysł i chce się zrobić. I myślę, że jednak ten nasz kierunek będzie związany z budowaniem takich powiatowych, a może nawet ponadpowiatowych systemów komunikacji, coś na kształt metropolii, gdzie to działa. Czyli możliwość przemieszczania się w tym obszarze regionu, która gwarantuje z jednej strony możliwość edukacji, z drugiej strony możliwość pracy i te białe plamy likwiduje, ponieważ tworzenie komunikacji tylko po to, żeby zlikwidować białą plamę, co dzisiaj niestety się dzieje, nie ma żadnego sensu, jeżeli to nie jest zakotwiczone zarówno w systemie transportowym, regionalnym systemie transportowym, który no, daje znakomite efekty, nie są w to wciągnięte wszystkie gminy z danego obszaru, bo jedne gminy są w centrum, drugie są na końcu, to powoduje, że no, ten ciężar nie jest równomiernie rozłożony. Dzisiaj potrzebujemy takiego, powiedziałbym, wspólnotowego podejścia i wspólnego rozwiązywania tego problemu. I na pewno ten nasz pomysł, żeby wspólnie rozwiązywać problemy komunikacyjne i dzięki temu otrzymać premię w postaci jakiegoś finansowania, to na pewno będzie ten kierunek, który będziemy rozważać. Natomiast czym innym jest trochę transport, ten transport międzynarodowy na przykład, dzięki któremu nasza gospodarka może funkcjonować, który jest w tym krwiobiegu gospodarczym, dostarcza nam tych usług. I rzeczywiście tu jest problemów jest mnóstwo, ale ja bym zaczął od pierwszego, że my musimy, i to też jest nasze bardzo taki bardzo silny punkt programowy, musimy zacząć uprawiać dyplomację gospodarczą. To jest coś, czego dzisiaj nie ma, to jest coś, czego dzisiaj brakuje, to jest coś, czego ten rząd nie potrafi. Ta dyplomacja generalnie jest używana tylko i wyłącznie do celów wewnętrznych. Polska 2050 widzi, że dyplomacja gospodarcza jest czymś, co jest potrzebne naszemu państwu, jest potrzebne naszym firmom i to będzie nasza droga do tego, żeby wzmacniać różne sektory gospodarki, które duszą się dzisiaj na naszym rynku. My potrzebujemy mocnego wyjścia, my potrzebujemy tego, żeby państwo było ambasadorem naszych firm, naszych małych, średnich firm. Dzięki temu, dzięki ekspansji one będą mogły rosnąć, natomiast branża transportowa jest ofiarą indolencji dzisiejszej władzy. Tak naprawdę to, że inne państwa Unii Europejskiej nas rugują z rynków transportowych, to jest w cudzysłowie zasługa czy też skutek rządów tej nieudolnej dzisiejszej władzy, która nie potrafi wokół naszych najważniejszych spraw, bo gospodarka jest jedną z najważniejszych spraw, nie potrafi budować szerokiego porozumienia, które dałoby naszym firmom tlen, a tego te firmy potrzebują. Także kończąc, ta dyplomacja gospodarcza, silne wsparcie naszych firm, naszej gospodarki na arenie nie tylko europejskiej, ale wychodząc również na te rynki, na których jako państwo, które przeszło już kilka kamieni w tym rozwoju od gospodarki centralnie planowanej, możemy się tym podzielić, możemy dzięki naszym firmom, które mają te doświadczenia, również być obecni na tych rynkach, które podlegają takiej transformacji, ale do tego trzeba silnego zaplecza w postaci merytorycznego podejścia i to jest też Polski 2050 bardzo silny punkt programu i będziemy to realizować. Bardzo dziękuję. Janku, państwo zapewne wiedzą, ty pewnie też, co to jest wesoły autobus. Ze swojego dzieciństwa, młodości. Ale tego nam nie opowiadaj. Tego nam nie opowiadaj. Natomiast jakbyś nam powiedział, co to jest zielony autobus. Bo nie wiem, czy państwo wszyscy wiedzą, co to jest zielony autobus i zechciał przejść do niskoemisyjnego transportu kolejowego. Spróbuję, ale nie mogę sobie odmówić nawiązania do tego, co mówił Mirek dosłownie w dwóch słowach, czyli opowiedzenia w dwóch słowach o pakiecie mobilności, który jest unijnym pakietem, który wszedł w życie, zaczął być procedowany parę lat temu i jest de facto pakietem, który służy fragmentaryzacji rynku wewnętrznego i służy fragmentaryzacji i uniemożliwieniu konkurowania przewoźników z krajów Europy Wschodniej na rynkach zachodnich. Jest to dokładnie
przykład jednej takiej inicjatywy, która no, wydarzyła się tylko dlatego, że nasz głos w Unii nie był słyszany, nie był słuchany. Na tym cierpi cały sektor, polscy kierowcy. Proszę słuchać eksperta. Dziękuję. Polscy kierowcy stanowią bodaj 20% całego unijnego rynku. To uderza naprawdę w bardzo duży sektor, w bardzo dużą grupę pracodawców i pracowników. Natomiast przechodząc do zielonego autobusu, jest to część czy postulat zawarty w zielonym szlaku, który obraca się wokół takiej przewodniej myśli tego dokumentu, czyli że zmiany powinny wychodzić z zachęt, a nie nakazów i zakazów. Przykładem tego jest właśnie zielony autobus, który ma być funduszem zarządzanym przez samorządy, finansowanym ze środków krajowych, który będzie wspomagał zakup autobusów zeroemisyjnych, nie niskoemisyjnych, który będzie też oferował zwroty za akcyzę na prąd wykorzystane do obsługi połączeń autobusami zeroemisyjnymi. Natomiast my też zdajemy sobie sprawę, że zredukowanie emisji w transporcie, bo w przypadku transportu nie możemy na razie mówić o transporcie bezemisyjnym, należy mówić bardziej o transporcie niskoemisyjnym i o redukcji emisji. Kluczowe są też inwestycje w kolej i to w kolej w regionach. W tym momencie mamy sytuację, w której 92 bodaj miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców w Polsce nie mają dostępu do kolei pasażerskiej. To jest dla porównania w Czechach, w Austrii, na Słowacji i na Węgrzech takich miejscowości łącznie jest 20. To pokazuje skalę problemu i trudność w dostępie do tego środka transportu. Dlatego uważamy za priorytet. Dlatego uważamy za priorytet rozwój kolei pasażerskiej do wszystkich miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców. No ale zdajemy sobie też sprawę, że potrzebna jest transformacja energetyczna, no bo nic nam ta kolej w redukcji emisji nie pomoże, jeżeli będzie zasilona prądem z węgla. I tutaj postawię kropkę i pozwolę Paulinie kontynuować. To ja poproszę Hanię o odpowiedź na pytanie, czy seniorzy dzisiaj czują się bezpiecznie w naszym państwie. I czy my wszyscy przy takiej polityce senioralnej może będziemy mogli się czuć bezpiecznie no jako przyszli seniorzy? Zapytałaś Michała, czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie. Ja się nie czuję bezpiecznie. Nie czuję się bezpiecznie z tego powodu, że to państwo w ogóle jakby nie zwraca uwagi na ilość na przykład fake newsów i informacji antyszczepionkowych w internecie, przez co ponad połowa naszego społeczeństwa właściwie nie jest w tej chwili odporna, nie jest zaszczepiona przed czwartą falą. Nie czuję się bezpiecznie właśnie dlatego, że nie wiem, co będzie, kiedy moje pokolenie, które pracowało na różnych formach pracy, przede wszystkim na umowach śmieciowych, dojdzie do wieku emerytalnego, bo w tej chwili jak otwieramy koperty, to tam wysokość spodziewanej emerytury to jest 200 zł na przykład. Nie wiem, ja się nie czuję bezpiecznie, bo wiem, że kiedy będę już seniorką, która nie tyle jest aktywna, ale będzie potrzebowała wsparcia i pomocy, to wiem, że państwo może mnie pozostawić w mieszkaniu, które ma 100 ileś dziesiąt metrów, którego nie będę w stanie utrzymać i ogrzać. I teraz z pewnością, jeżeli moglibyśmy coś zrobić w tej chwili, żeby temu zapobiec, to jest budowa ogromnej ilości tanich w utrzymaniu mieszkań dla seniorów, które w przyszłości zwolnią nam ten zasób, na przykład w gminach zasób komunalny, który mógłby większy być dla rodzin i dla tych 30-latków, których w tej chwili połowa mieszka z rodzicami. Dlatego też może i granice, znaczy wiele się mówi o granicach i o bezpieczeństwie granic, ale wewnątrz tych granic żyjemy my, którzy w wielu takich kwestiach dotyczących naszej codzienności i przyszłości nie wiemy de facto, czy państwo nas zadba i co nas w związku z tym spotka. No wyzwania związane z mieszkalnictwem, ja ich nie będę referować tutaj, bo mamy tylko kilka minut, są ogromne. Zapraszam państwa do przestudiowania tego rozdziału o mieszkalnictwie, który będzie w naszym programie gospodarczym, a on już niedługo.
Bardzo dziękuję. Paulina, zostawiłam cię na koniec, dlatego że chciałam, żebyś skomentowała dzisiejsze wydarzenie, a mianowicie rząd ma kolejny cudowny pomysł na rozwiązania podatkowe, które zechciał dzisiaj ogłosić dosłownie w trzech zdaniach. Bardzo cię proszę. Rząd dzisiaj wiele rzeczy ogłosił, między innymi, że będziemy mieli droższą energię. Przyznał rację temu, co między innymi ja mówiłam 2-3 lata temu, kiedy problemy z cenami w Polsce energii elektrycznej zaczęły się, no już na poważnie, można powiedzieć. No to wszystko nam się spina, bo jakby wysoki standard usług publicznych, energetyka, to wszystko doprowadza nas do gospodarki. Jesteśmy na forum ekonomicznym i faktycznie to są wszystko ze sobą ciała powiązane. Natomiast no, przede wszystkim to, co jest potrzebne w tym wszystkim, to nie tylko przemyślany system, który działa, ale również pewna stabilność i stabilizacja. I dzisiaj widzimy, że cała polityka, również ta finansowo-gospodarcza, podporządkowana jest pod politykę, a nie jakby żyją obok siebie, i dzisiejszy dzień jest przykładem. Czy grożą więc dwa wątki? Jeżeli chodzi o podatek obrotowy, dzisiaj ogłoszony przez rząd, jest niezwykłym, dużym zagrożeniem, ale oczywiście nie wiemy nic o szczegółach, więc ciężko cokolwiek komentować, no bo chlapnęli coś, a potem będziemy czytać, o co im chodziło. Niemniej jest, może być ogromnym zagrożeniem dla usług wysokotechnologicznych, produkcji wysokotechnologicznej, bo tam, gdzie produkcja jest bardziej złożona, ten podatek obrotowy w naturalny sposób więcej razy będzie się obracał. No i tam mówią, że teraz zrobią bazy, różne poziomy, różne ulgi, różne pozycje. No to znowu nam komplikuje system, skończy się na tym, że lobbyści zaczną chodzić do rządu i załatwiać sobie niższe stawki. Znaczy niższe stawki dla sektorów, które reprezentują. Nie o to w gospodarce chodzi, nie o to chodzi w ekonomii. Natomiast druga rzecz, no to te ceny energii. Nie mamy już czasu, przestrzeni powiedzieć o tym wszystkim, co nas czeka i czego, co potrzebujemy zrobić. Natomiast jedno jest pewne. My nie mamy tylko problemu z brudną energią, coraz droższą energią, ale w ogóle za chwilę z dostawami energii. Ja to na każdym kroku staram się powtarzać. Mamy najnowszy raport Ministerstwa Klimatu, który mówi jednoznacznie, rok 2030 daje nam kolejne wyzwania co do ilości energii, które będziemy w stanie dostarczać dla gospodarstw domowych i gospodarki. Wyłączamy masę bloków energetycznych, nie inwestujemy w nowe. Miks elektryczny wspiera węgiel. Rynek mocy, który powinien służyć wspieraniu nowych elektrowni, w zasadzie jest rynkiem wspierającym, taką kroplówką dla węgla i dla starych tych elektrowni. Będziemy coraz bardziej uzależnieni od energii z zagranicy. No to jest ostatni moment, ostatni dzwonek, gdzie musimy poważnie zainwestować w nowe sieci, w nowe źródła czystej energii. To dla naszego zdrowia, jak Państwo słyszycie, mój głos jest pewnie też elementem nieczystego powietrza w Polsce w okresie tym wczesno jesiennym, ale generalnie tak jest. Będziemy coraz więcej chorować, więc potrzebujemy coraz bardziej czystej energii, ale też potrzebujemy stabilności energetycznej dla gospodarki. Bardzo dziękuję i tym sposobem Paulino, nie tylko zamknęłaś naszą dyskusję, ale do tego naszego pięknego żółtego koloru dodałaś w swojej części również kolor zielony. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję naszym panelistom. Niestety pokazują mi tutaj, że troszeczkę czas przekroczyliśmy, więc nie będziemy mieć możliwości zadania pytań. Prosimy o rozmowy i pytania w kuluarach. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Indywidualnie po prostu. Indywidualnie. Tak, zachęcamy. Tak jest. My jesteśmy do wieczora. Zachęcamy do rozmów indywidualnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.